Cześć, tutaj Asia. W dzisiejszym programie chciałabym przedstawić kilka tematów, które są dość ważne dla wszystkich ludzi, którzy chcą się przeprowadzić za granicę, a konkretnie do Niemiec. Najbardziej oczywiście skupię się na Berlinie, tak jak w każdym moim filmie, ponieważ żyję w Berlinie od 3 lat i najłatwiej jest mi omawiać akurat ten obszar. Pierwszym punktem, jaki zechcę omówić, jest meldunek. Rzecz wyjątkowo ważna, ponieważ bez zameldowania w Niemczech nie możemy tutaj podjąć ani pracy, ani założyć konta w banku, ani właściwie podpisać żadnej umowy. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby zadbać o to, abyśmy mieli gdzie się zameldować po przyjeździe. Zameldować się najlepiej osoby, które uznamy, więc oczywiście łatwiej jest, jeżeli na początku przyjedziemy do kogoś znajomego albo kogoś z rodziny. Jeżeli nie mamy takiej opcji, no tutaj troszeczkę może to być problematyczne, ponieważ meldunek jest wymagany do każdej czynności, jaką chcemy podjąć w Niemczech. Najlepiej, jeżeli zameldujecie się osoby, którą znacie. Jeżeli jednak nie macie takiej możliwości, polecam także na przykład poszukać w internecie. Nie jest to zbyt legalne, aczkolwiek bez meldunku nie możemy podjąć pracy, bez pracy nie możemy wynająć mieszkania przez spółdzielnię, bez tego nie mamy meldunku, jest to trochę błędne koło i dlatego na początku w Niemczech jest bardzo ciężko, jeżeli nie mamy kogoś, kto nam pomoże z tym wszystkim. Oczywiście możemy wynająć pokój także normalnie, prywatnie, ale nie wszyscy chcą dawać pokój z meldunkiem. Bardzo często trafimy na mieszkania, które są bez meldunku i to po prostu tworzy później problemy. Kolejną rzeczą, którą chcę omówić, ponieważ uważam ją za bardzo, bardzo istotną, jest ubezpieczenie. Ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe od pierwszego dnia, kiedy zostaliśmy zameldowani. Więc nawet jeżeli mamy ubezpieczenie w Polsce, naprawdę tutaj nie obchodzi to urzędników w Niemczech. Musimy mieć ubezpieczenie tutaj i to już od pierwszego dnia zameldowania najlepiej. Jeżeli takiego ubezpieczenia nie mamy, możemy się spodziewać tego, że w ciągu miesięcy lub paru lat, bywa różnie, zgłosi się do nas ubezpieczalnia i zechce zwrotów kosztów za wszystkie miesiące, kiedy nie byliśmy ubezpieczeni. Nawet jeżeli przez ten czas w ogóle nie chodziliśmy do lekarza, nie braliśmy żadnych recept, zwolnień, nic. Mogliśmy w ogóle nie korzystać tutaj z niemieckiej służby zdrowia, nie oznacza to jednak, że ubezpieczalnia nie zechce, żebyśmy zaczęli płacić za wszystkie miesiące od pierwszego dnia, kiedy byliśmy zameldowani w Niemczech. A to naprawdę będą duże kwoty, ponieważ średnie ubezpieczenie w Niemczech kosztuje od 160 do 200 euro, takie podstawowe, najtańsze. Jest to duży koszt i całkowicie zbyteczny. Najlepiej oczywiście, jeżeli mamy normalną pracę, gdzie zarabiamy powyżej 450 euro miesięcznie, wtedy pracodawca jest zobligowany do tego, że musi nas ubezpieczyć. I jest to dużo wygodniejsza opcja, ponieważ tak jak powiedziałam przed chwilą, ubezpieczenia są bardzo drogie, a są wymagane i nie da się przed tym uciec, nie da się powiedzieć mam ubezpieczenie w Polsce albo nie chodzę tutaj do lekarza. Coś takiego po prostu nie może mieć miejsca. Punkt numer 3 to jest konto w banku, konto w niemieckim banku, tutaj na miejscu, ponieważ część ludzi, być może uważa, mi tak również powiedziano, że mogę założyć sobie na przykład konto walutowe w Polsce i wtedy, kiedy będę pracowała w Niemczech, to moje zarobki będą przychodziły. Kocie, żaden pracodawca na to się nie zgodzi. Tutaj... Jeszcze raz! Super, nie? Fajnie! Lubię, jak koty mi przeszkadzają nagrywać. No, uwielbiam! Koty, koty, chodźcie mi przeszkadzać! No i idzie to fik! Jeżeli chcemy cokolwiek załatwiać tutaj, dostawać tutaj wypłaty, czy wziąć cokolwiek na raty, cokolwiek robić tutaj z pieniędzmi i tak dalej, musimy mieć konto niemieckie. Niestety. Kolejną rzeczą, którą chciałabym omówić, jest to biurokracja. Jeżeli ktokolwiek z Was marudzi czasami na biurokrację w Polsce i twierdzi, że przychodzi dużo papierów, że trzeba dużo załatwiać, że w urzędach niemiłe panie, to znaczy, że jeszcze nie mieszkaliście w Niemczech. Ponieważ ja dopiero zaczęłam doceniać te wszystkie sytuacje w Polsce, jak się wyprowadziłam do Niemiec. Ponieważ tutaj jest dużo, dużo więcej biurokracji i jest to dość męczące, aczkolwiek trzeba jakoś przez to przebrnąć i przede wszystkim się ubezpieczyć w wszelkie organizatory i mieścić po prostu całą pocztę w domu, nic nie wyrzucać, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może nam się coś przydać, kiedy z jakiegoś urzędu się do nas zgłoszą, że jakiś tam papier wysłali nam 2 lata temu i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. W Niemczech zbieramy wszystko. Każdy papier, każdy list z urzędu czy z jakichś innych organizacji, że tak powiem,
najlepiej wszystko jest zachowywać. Punkt ostatni, bo piąty, jaki zechcę omówić, to są kary za mandaty i właśnie za jazdę bez biletu w komunikacji miejskiej. Wiem, że to jest oczywiste dla wszystkich, że nie można jeździć bez biletu i jeżeli się jeździ bez biletu, to czeka nas za to kara pieniężna. W Niemczech, znaczy nie wiem dokładnie jak to jest w całych Niemczech, ale jeżeli chodzi o Berlin, ten land tutaj, to mogę się wypowiedzieć, gdyż dostałam już taki mandat raz czy dwa, że najważniejsze to jest płacić wszystkie kary na czas. Tutaj naprawdę nie czekają na to, nie dają za dużo czasu na opłaty. Jestem pewna, bodajże tydzień albo 10 dni mamy na opłacenie takiej kary, jeżeli zostaliśmy złapani na tym, że jechaliśmy bez biletu. Kara obecnie wynosi 60 euro, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy taką karę opłacili na czas. Jeżeli tego nie zrobimy, niestety ta kara wzrośnie i to w dość szybkim tempie. I będzie tak nam rosła dosłownie co kilka dni. Będziemy ciągle dostawać tą pocztę właśnie słynną niemiecką. Coraz więcej, więcej, więcej i nasz dług będzie rosnąć. A w Niemczech jest o tyle to wszystko zaawansowane, że tak powiem, że nawet już taki dług może sprawić, że będziemy mieli tak zwaną brudną szufę. A szufa polega na tym, to jest taki wyciąg, który mówi o tym, czy nie mamy zadłużeń w Niemczech, czy nie mamy gdzieś tam, nie wiem, niepłaconych alimentów, niespłaconych kredytów itd., itd. Do wynajęcia każdego mieszkania przez spółdzielnię i do wzięcia kredytu i do wzięcia czegokolwiek na raty trzeba mieć czystą szufę. Więc jeżeli sobie takie papiery zabrudzimy taką no, drobnostką, prawda, głupotą, no to bardzo, bardzo szkoda, ponieważ później widniejemy w takim rejestrze przez kilka lat, nawet po spłaceniu zadłużenia. A to sprawia między innymi, że nie możemy na przykład wynająć nowego mieszkania albo wziąć telefon na abonament, właściwie nic, więc naprawdę nie warto. I jeszcze wracając do biletów, jeżeli 3 razy zostaniemy bez biletu przyłapani, to BVG dokłada nową karę dodatkową w wysokości 500 euro. Jeżeli zostaniemy 3 razy złapani w ciągu roku, ponieważ nawet jeżeli popłacimy wszystkie nasze kary, to musimy zapłacić jeszcze dodatkowo 500 euro, ponieważ BVG wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś został już 3 razy złapany w ciągu roku na jeździe bez biletu, to znaczy, że jeździ na gapę specjalnie. Więc należy go tego oduczyć. Więc należy dać mu po prostu jeszcze dodatkową karę, żeby się nauczył, że nie wolno jeździć bez biletu. Koniec, kropka. Jeżeli naprawdę dostaniecie już pierwszy, drugi mandat, którykolwiek, i naprawdę nie macie pieniędzy, żeby opłacić go w tej chwili, bo 60 euro czasami się wydaje, że to jest mało, a czasami to jest wszystko, to wystarczy iść tam do biura, do BVG, porozmawiać z ludźmi i zapytać, czy istnieje taka opcja jak rozłożenie na raty. W większości wypadków, w sumie nie słyszałam jeszcze nigdy, żeby komuś nie rozłożyli tego na raty, bo oczywiście lepiej dostać pieniądze w ratach, niż nie dostać ich wcale, prawda? To jest logiczne. Więc nie ma co się załamywać, wystarczy iść, nawet słyszałam, rozkładają raty po 10 euro miesięcznie, coś, czy po 20, tak żeby było to absolutnie do udźwignięcia przez człowieka. Chociaż najlepiej oczywiście jeździć z biletem, prawda? To na razie tyle, jeżeli chodzi o to, co Wam przygotowałam. Oczywiście filmów będzie jeszcze więcej o takiej tematyce. Najlepiej, jeżeli byście napisali mi również w komentarzach jakieś Wasze pytania, a propos życia tutaj w Berlinie czy w Niemczech ogólnie. I to w sumie tyle. Także do zobaczenia i do następnego filmu. Pa!